Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu. Jest godzina 9:30, chyba jakoś tak. My jesteśmy w naszym misie, ale nie dlatego, że jest zimno, bo jest gorąco. Znaczy gorąco, duże słowo, jest mega, mega ciepło, ale my idziemy się kąpać do morza. Pod spodem mam strój kąpielowy i po prostu to jest, wiecie, kilka minutek w dół. Nie chcę nam się brać ręczników, nie ręczników. Po prostu po kąpieli założę sobie moje Barbie miś i wtedy będzie mi od razu ciepło. Wszyscy tutaj nam zazdroszczą tego, bo jak widzieli wieczorem, jak w tym wychodzimy, to mówili, Boże, że tak fajnie, bo oni chodzą pływać codziennie, że właśnie po pływaniu to by było super. Więc ja idę w tym. Pod spodem dosłownie mam tylko strój kąpielowy, klapki, żeby wszystko to było szybka akcja. I trzymajcie kciuki, żebym weszła do tej wody. Woda jest tam, żebym weszła do tej wody, ponieważ no trochę się boję, ale powiem Wam, że wchodziłam już do pasa wczoraj, mówiłam Wam we vlogu, w spodniach, bo po prostu ta woda była taka przyjemna. Także mam nadzieję, że dzisiaj też będzie super. Także trzymajcie kciuki, my idziemy pływać. Yeah. Wejście do... Because he may be right, it may be quite cold inside, but... Cornwall's got wild windswept coasts, time-locked towns, and mineral mines as old as you like. But death, gunpowder off the coast by moonlight. They hide the contraband in secret coves and hidden caves. And into the war! Welcome to the ends of the earth. This lonely landscape has a cruel beauty. Rugged and untouched. A corpse on display. A rotting warning to others tempted to stray. The lucky ones were hung, the less fortunate were caged alive and left to die a slow and painful death. Stray from the path of righteousness and you will fall. A gypsogram. A purposeful deception worthy of the devil. Like will-o'-the-wisps, a wrecker's life can lead an emergency ship off the dream path. Chopper! Don't meet me again, Henry, I beg of thee. Your supper's soon ready. Pox on the day we met, woman. Henry was often in drink, and mighty cruel with it. He had poisoned her dreams. So now, bit by bit, Sarah's been poisoning him. Seeking his meals with deadly arsenic. Family values won't keep you on the straight and narrow, nor around these parts. Just you take this pair of brothers in arms. She craved vengeance on John Law, the farmer who apprenticed her as a child, and better go without a livelihood. Seated for Mr. Justice Denman.
Very heavy. I know, I would eat that. The middle one I would eat. Well behaved prisoners. Bread porridge, bread potato, bread porridge. They may be waiting at the window. They may prowl behind you, waiting to pounce. So many restless spirits. The prison walls are watching you. The death masks of the condemned. Plaster death masks were cast from the heads of the convicted criminals. Kochani, my już jesteśmy po turze w więzieniu. Idziemy tylko do samochodu. Jakąś tam pamiątkę sobie kupiłam. Jedną też dostałam, ale bardzo ciekawy experience. Fajnie w ogóle zrobili takie show, takie introduction. To nie było tak, że się weszło do więzienia i po prostu, wiecie, oglądało się cele. Tylko no fajnie to wyglądało. Tutaj wam puszczę kilka urywków. Wiadomo, to jest ciemno. To nie jest jakaś zajebista, za przeproszeniem, jakość, ponieważ było ciemno, nie można było używać flaszu, ale że chciałam wam coś tam, cokolwiek pokazać, to teraz wam puszczę właśnie kawałki show, które mieliśmy, bo to właśnie przechodziło się z jednego pomieszczenia do drugiego, do trzeciego i w tych pomieszczeniach właśnie były różne show. I teraz jedziemy do miasta obok na jakieś lody, może szejka, może kawę, cokolwiek, bo tutaj jest kawiarnia, ale ceny w tej kawiarni tutaj w środku są kosmiczne, a tak naprawdę nie ma nawet widoku, nie ma nic, nie ma, ja myślałam, że ta kawiarnia będzie zrobiona bardziej na zasadzie więzienia, ale nie jest, także troszeczkę bez sensu, wolno mi pojechać gdzieś na nadmorską kawiarenkę i tam się zatrzymać i tam się czegoś napić. Później wróćmy do domu, bierzemy Bastera na jakiś wypad na plażę, drugi dzisiejszego dnia, a potem dzisiaj mamy wieczór z barbecue. Jak wiecie, polska kiełbasa jest, także będzie dobrze. Dobra, idziemy do samochodu, a wy oglądajcie urywki z więzienia. No i kochani, nic z naszej plaży, ponieważ wszędzie był przypływ, odpływ, wszędzie tyle wody, że po prostu plaży było tak mało, że nie dało się za bardzo wyjść, ale spoko, wróciliśmy do domku, zaraz będziemy jeść i po prostu nie będziemy z nimi siedzieć po obiedzie, tylko pojedziemy z Basterem na spacerek sobie wtedy zrobić, bo nie może być, że drugiego spaceru dzisiaj nie było. Bardzo mi się przykro zrobiło, bo wiecie, poszliśmy dwa razy, dwie plaże, wiecie, Baster był szczęśliwy, już chciał wyjść, a nie mógł, także na razie ja sobie stwierdziłam, że zostaję tutaj sama w domu, chcę poczytać książkę, a Andrzej poszedł tam do wszystkich i zawoje mnie, Andrzej mnie zawoje, jak będzie miał jedzonko, bo jakoś nie mam nastroju po prostu, żeby iść. No, także później was zabiorę ze sobą na plażę, mam nadzieję. Kochani, tak się objadłam, że to jest masakra. Przyszłam do naszego domku na chwilkę, ponieważ chciałam, żeby Buster zjadł sobie ciepłego grilla. Tak, dajemy mu grilla. On zawsze je grilla, także wzięłam mu kiełbaskę, burgera i kurczaka z grilla, więc sobie teraz je. I muszę czekać, aż zje, bo niestety, jeżeli ja stąd wyjdę, to on przestanie jeść. No tak po prostu robi. Teraz też pije, słyszycie.
Także fajnie, myślę, że niedługo będziemy szli. Piję sobie teraz aperolka, także najpierw go pewnie dokończę. Zagramy jakąś jedną pewnie rundę gier i idziemy. Powiedzieliśmy dzisiaj im, że jutro chcemy po prostu sami sobie spędzić wieczór, nie chcemy żadnego wystawnego obiadu. Pojedziemy sobie po jakieś fish and chips i po prostu siedziemy w trójkę na plaży i zjemy. Tak, po prostu po ludzku, normalnie. I myślę, że tak będzie najlepiej. Nie żeby coś było nie tak, nie, naprawdę jest miło i sympatycznie, ale jednak chcielibyśmy w trójkę po prostu być. Szczególnie, że tak jak teraz, wiecie, jest barbecue, przez to, że Buster nie dogaduje się z tym drugim pieskiem, no to on musi tutaj sam siedzieć i tak średnio mi się to podoba. No ale wina leży no, po naszej stronie, że tak powiem, bo po winie naszego psa, dlatego no, nie może tam być. Ale powiem wam, że jak przyszłam, przynieść mu jedzonko, to on nawet się nie zczaił, że ja weszłam, bo po prostu spał sobie cały stulony. Także myślę, że teraz sobie zje, prześpi się jeszcze troszeczkę i będzie gotowy na wieczorny spacerek, bo jeszcze nawet siódmej nie ma, także czasowo jesteśmy jak najbardziej okej. Okay. Próbuję wam wgrać vloga, jest to bardzo ciężkie, ponieważ wchodzę pomiędzy Wi-Fi normalnym, zaraz gdzieś wychodzimy i ciężko mi się to wgrywa, ale mam nadzieję, że się wgrało i widzieliście poprzedniego vloga w środę, bo jutro jest środa, tak? Dobrze, tak. Więc mam nadzieję, że wszystko poszło okej, a jak nie, no to przepraszam, pewnie zobaczyliście w inny dzień, chociaż mam nadzieję, że wszystko poszło po mojej myśli tak jak chciałam. Idę, bo zaraz jest deserek, chyba jakiś truskawkowy, także idę jeszcze więcej się najeść jak świnka, ale powiem wam, że nie mogę się doczekać z jednej strony. Myślałam, że tak będę szczęśliwa, że tak mogę jeść w ogóle, ale jednak nie. To jest czwarty dzień, trzeci dzień takiego jedzenia. Wiecie, że faktycznie nie patrzę co, ile, za ile, jaka duża porcja. Po prostu jem i piję to, na co mam ochotę. I czuję się niesamowicie przeciążona. Faktycznie, no, nie siedzimy dużo. Faktycznie też troszeczkę się ruszamy, ale nie, to nie jest to. Nie, że jakoś mi brakuje mojej bieżni, ale brakuje mi takiego czegoś, że czuć się lekką. Myślę, że osoby, które starają się jakoś ograniczyć jedzenie i właśnie jadą na jakieś urlopy i nagle jedzą, to wiedzą, co mam na myśli. Pan chyba właśnie skończył, także ja kończę i idę. Udało nam się, słuchajcie, woda odeszła, plaża jest i to w dodatku nie jest bardzo busy, że tak powiem. Cześć kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Patrzę tylko, czy się nagrywa. Oj, co ja przeżyłam w nocy, słuchajcie, jest godzina 11, ja dopiero teraz się zebrałam. Miałam gorączkę 39 stopni w nocy. Nie było nikogo obok, kto mógłby mi dać tabletki. Nie mieliśmy niczego, nie chciałam nikogo budzić. Raz ciepło, raz gorąco, raz ciepło, raz gorąco. Przeżywałam po prostu takie katusze, że to była masakra. Na ziemi spałam, za chwilę tu spałam. Co półtora godziny sikać mi się chciało. Jezus Maria, po prostu. A wiecie, my jak idziemy siku, to mówiłam wam, że musimy iść z tego naszego domku do głównego domu. To była porażka, po prostu. Rano wstałam, nie wiedziałam jak się nazywam. Mama Andrzej dała mi paracetamol, poszłam dalej spać, koło 8.30 mi dała i właśnie teraz dopiero wstałam. I nie, że czuję się jakoś rewelacyjnie, ale faktycznie czuję się lepiej tutaj na zewnątrz, niż jak siedziałam w tym dusznym pokoju. Wyszliśmy tutaj z Basterem. Większość rodziny poszła na plażę, bo jeden z wujków dzisiaj już wraca, bo nie może sobie pozwolić na dłuższy urlop. Poszli na plażę, no. I ja do nich miałam iść, ale za późno w sumie się zebrałam i mówię, nie. Andrzej za 40 minut ma zabrać ciocię i wujek i kuzynkę. Tak, jakoś. No, można powiedzieć, że ciocię i kuzynkę. Na pole golfowe, bo tam chłopaki, czyli wujek z synem swoim pojechali. I one nie chciały cały dzień grać w golfa, także dojeżdżają do nich i Andrzej po prostu zabierze, żeby nie musiał iść. I po prostu jak wróci, no to wtedy pojedziemy sobie na jakąś fajną plażę, bo nie chcę mi się tutaj iść samej. Jednak wiecie, trochę się boję, że słabo się poczuję albo coś i lipa będzie. Także zostaję
Tutaj siedzę sobie na tarasie, bo jest po prostu tak piękna pogoda dzisiaj i jest gorąco. Zamknęliśmy drzwi, wiecie jak ten teraz jest dużo, Basterek sobie tutaj jest ze mną, a Ander właśnie robi mi kanapkę, więc mam nadzieję, że jak zjem, to poczuję się trochę lepiej i robi mi też kawę. Tutaj ratują mnie kawy Costa, saszetki, także super. Dobra, ja myślę, że wiecie co, wejdę sobie, może coś, jakiegoś vloga sobie nadrobię. Jak na razie szło mi bardzo to dobrze wszystko nadrabianie. Na bieżąco w miarę oglądałam, już jest środa, także spoko. Dzisiaj w środę wiem, że kilka z Was zadało filmy na pewno, także zanim wszyscy się zbiorą, ja sobie tutaj siedzę, będę pić kawę i będę oglądać. W ogóle wszystkie ciebie, słuchajcie, które tutaj noszę, dostają tyle komplementów, że po prostu szok. I to jest takie trochę śmieszne, bo wszystkie te ciuchy są albo z temu, albo tak jak ta sukienka z Ciuchlandu, pamiętacie ostatnio. To jest ta Hiszpanka z Shein, którą kupiłam za £99 bodajże. Jest po prostu idealna, jest wygodna, cudowna, także już nie mogę doczekać, żeby Andrzej zrobił mi trochę zdjęć. Siedzę w okularach, bo jednak wiecie, w oczach widać, że nie spałam i coś tam ze mną jest nie tak, ale wolę, żeby tego nie było widać. Także widzimy się później. Cześć kochani, witam się z Wami, jest godzina 4. Andrzej właśnie poszedł do Tesco kupić mi paracetamol i termometr, bo po prostu mam taką gorączkę, że to jest jakaś masakra. Tak się źle czuję, słuchajcie, na początku było ok, jak tam Wam nagrywałam na tarasie. Pojechaliśmy do miasta Padstow, tam zrobiliśmy jakieś zakupy i nagle tak się zaczęło, zjedliśmy sobie lody. Minęło 10 minut, słuchajcie, a nie, w sumie już przed lodami zacząłem je brać drgawki zimno-ciepło i słuchajcie, jest 24 stopnie w tym momencie, jest tak ciepło, wszyscy chodzą na ramionczkach, a ja chodzę w tej bluzie Andrzej. Po prostu ludzie się gapili na mnie, jakbym była jakaś z kosmosu, ale mi jest po prostu zimno, więc no, czuję się naprawdę źle i powiem Wam, że jestem tu na urlopie, dlatego jestem aktywna tak czy siak i nie chcę wysiedzieć w domu, ale gdybym była w domu, to mój dzień wyglądałby tak, że to by był dzień Harry'ego Pottera i herbaty z miodem. Taki by był dzień. A że nie jest, no to trzeba jakoś wytrzymać. Zaraz jedziemy chyba też na taką plażę dużą, tylko nie wiem, czy jęcie odpływu, żeby młody się wybiegał. Młody był dzisiaj z nami cały dzień, także fajnie, nie był w ogóle sam, więc fajnie. Bardzo ładnie się zachowywał w mieście, było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo psów, ale bardzo, bardzo, bardzo ładnie, był bardzo grzeczny, także jestem z niego bardzo dumna. Dobra, kończę, bo wiecie co? Mam się ciężko mi nawet mówić. Witam się z Wami jeszcze raz z tej strony. Ostatni raz jak widzieliście się, bardzo źle się czułam. Andrzej wrócił, wzięłam tabletki i spałam, słuchajcie, w samochodzie godzinę. Normalnie zajechaliśmy tutaj pod dom i Andrzej mnie zostawił śpiącą, siedział ze mną po prostu w samochodzie, bo nie chciał mnie budzić. Poszliśmy później na spacer z młodym, ale niestety plaża była tak zapełniona ludźmi, że nie poszliśmy nigdzie. I teraz wróciliśmy do domu, chwilkę pogadaliśmy z rodzinką, a teraz idziemy na kolejny spacer, będzie mniej ludzi, także młody się wybiega i później też weźmiemy sobie fish and chips dzisiaj, bo już jesteśmy głodni, ja w sumie nic nie jadłam, także widzimy się później. Godzina jest, słuchajcie, 19:30, jest już dość chłodno, ale dajemy radę. Ten pan jest zadowolony. Kochani, zjedliśmy rybkę, byliśmy na spacerze, widzieliście kawałek ze spaceru. Ryba niestety nie była za dobra. Najbardziej właśnie mnie to denerwuje, jak jedzie się nad morską, do morskiego, do miasta z morzem i ryba nie jest za dobra. Była tak tłusta,
że nie dałam rady jej zjeść po prostu, więc w sumie nadal jestem trochę głodna, ale trudno, wytrzymam. Albo sobie zaraz coś mniejszego, jakieś, wiecie, jakieś rurki zjem albo coś, bo tak no średnio, jestem rozczarowana. I będę z tego miejsca kończyć tego vloga, bo idziemy do wszystkich grać w Mexican Train. Chyba sobie zrobię drinka, może mi pomoże. Wezmę sobie tylko tapsy. Tak, tak, mieszam dwie tabletki na grypę z alkoholem. Często tak robiłam, nic mi się nie stanie. W każdym razie tu wam puszczę zdjęcie z ostatnich dwóch dni. To without daddy. Widzę się z wami za dwa dni. Buziaczki, pa, pa.